Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Loelia Oracle. Dzisiaj z nowym układem kart i nowym pytaniem do kart. Zanim zacznę odkrywać te karty, są już potasowane, wyczyszczone. Bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału, o lajkowanie mojego kanału i komentarze. W komentarzach bardzo proszę, by Państwo napisali, jakie tematy i pytania Państwa interesują. Wtedy będzie mi prościej i będzie dla Państwa też bardziej interesująco, jeśli tematy, które widzów interesują, będę tutaj po prostu publikować i takie pytania będę zadawać tutaj do kart dla kolektywnych czytań. Czyli bardzo proszę pisać swoje pytania, tematy, i będę robiła oczywiście kolektywne wróżby. Nie będą to wróżby indywidualne, ale dla wszystkich subskrybentów i widzów. Dobrze, więc tyle spraw organizacyjnych. Teraz przejdźmy do naszej wróżby. Dzisiaj postawię wróżbę tak zwaną układ kart tarota, tak zwany podkowa. I ta podkowa, ten właśnie układ kart, właśnie w formie takiej podkowy tutaj, ma pokazać nam prognozę naszego związku, naszej relacji. Czyli każdy z Państwa, proszę, pomyśli sobie teraz o swojej relacji, skoncentruje się na swoim partnerze, partnerce, na swoim własnym związku partnerskim, miłosnym, i zobaczymy, jak rozwinie się ten związek, w jaką stronę pójdzie rozwój tego związku, jakie są tendencje rozwoju w tym związku i zobaczymy, co karty na końcu powiedzą, jaką dadzą radę, wskazówkę i jaki dadzą rezultat rozwoju tego związku. Także tutaj jest ta podkowa z kart tarota i tutaj mamy jeszcze inną talię kart, to jest Energy Oracle, czyli jakie energie są ważne w tym związku, i Miłosny Oracle, czyli jakie tutaj są, powiedzmy sobie, wibracje miłosne w tym związku. Dobrze, więc zaczynamy. Proszę skoncentrować się na swoim własnym związku i zobaczymy, co powiedzą karty. Zapalę teraz światło, bo Państwo dobrze widzieli te karty. Pierwsza karta, to jest karta numer 1, oznacza przeszłość, czyli to, co było, to, co się wydarzyło. Tutaj mamy czwórkę mieczy. Czwórka mieczy to jest na pewno karta smutku, potrzeby odpoczynku, jakieś wyczerpanie, zmęczenie, rezygnacja totalna i chcemy poukładać sobie racjonalnie nasze sprawy, być może właśnie sprawy związku, ponieważ tutaj leży serce, widzą Państwo, związane tak jakby pępowiną z tą osobą, ale to serce odkładamy na bok, czyli na razie uwalniamy się z tych emocji, wszystkich doświadczeń, które nas bardzo obciążyły, zmęczyły, i chcemy po prostu dojść do równowagi wewnętrznej, spokoju, chcemy się wyciszyć i poukładać sobie jeszcze raz po prostu nasze myśli i uczucia, emocje na zimno. To jest nasza przeszłość, więc być może coś się stało w tym związku, dlatego szukają Państwo tutaj rad i jakichś wskazówek, prawda? Być może jakiś był kryzys, jakieś tutaj kłopoty w związku, milczenie, dni ciche i po prostu to jest w przeszłości, że jesteśmy w izolacji, chcemy być same, chcemy posłuchać swoich własnych uczuć i myśli na zimno, prawda, na spokojnie. To jest przeszłość, zobaczymy teraz, co jest w teraźniejszości, czyli teraz. Teraz jest czas, by wyjść z tej apatii, tak, z tego stanu takiego pasywnego, gdzie właśnie izolujemy się. Jest teraz czas na dzień dzisiejszy, by z tego właśnie wyjść, z tej fazy,
i by po prostu tutaj szukać kontaktów, czy z przyjaciółmi, w gronie właśnie przyjaciół, czy jakichś społecznych, socjalnych, czy mówię takich realnych, czy w internecie, czy po prostu jakichś właśnie kontaktów, które nam pomogą wyjść jeszcze raz, radować się, być zadowolonym, szczęśliwym, cieszyć się po prostu z dnia dzisiejszego, ponieważ jest to karta teraźniejszości. I kielichy mówią zawsze też o tym, by być radosnym, by po prostu dopuścić do siebie znów radosne emocje. I chodzi o to, by świętować, spotykać się z ludźmi, przyjemnie spędzać czas. Więc po prostu w dniu dzisiejszym Tarot radzi, by wyjść z tego smutku, który tutaj widzimy, tak? Dobrze, zobaczmy teraz sobie, co jest, jaki jest przyszły rozwój na przyszłość. To jest karta numer 3. Siódemka pentakli, czyli mówi nam to, co zrobiliśmy w naszym związku, to, co, jakie plony zasialiśmy. Przypuśćmy, przeprowadziliśmy jakieś rozmowy, jakieś transformacje, zmiany, oznaczyliśmy jakieś granice, powiedzieliśmy partnerowi, partnerce, co jest dla nas ważne, istotne, co chcemy, prawda, od tego związku, czego oczekujemy, czego pragniemy. I właśnie to, co zasialiśmy, to, co właśnie, jakie zmiany wprowadziliśmy w ten związek, będą przynosić nam tutaj jakby rezultaty, ponieważ czekamy właśnie tutaj na tą roślinkę, która wzrasta, tak? Czyli na nasze plony, które się mają tutaj rozrosnąć, pokazać, wykazać w całej krasie, więc czekamy na rezultaty naszych tutaj zasianych nasion, czyli naszej pracy, tak? Na rezultaty naszej pracy nad tym związkiem. Widocznie były tutaj jakieś przemiany, dyskusje, rozmowy i teraz oczekujemy od partnera jakichś zmian w tym związku. Oczywiście nie możemy tylko oczekiwać od partnera, również od siebie, czyli wspólnie oczekujemy jakichś zmian, że ten związek zmieni się na lepszy, że te wszystkie ciężkie chwile przejdą. Teraz mamy kartę numer 4. Karta numer 4 w tym rozłożeniu pod tytułem Podkowa mówi o tendencjach, o dużych zmianach i dużych właśnie takich ogólnych tendencjach w tym związku. Mamy tutaj króla pentakli, czyli króla monet. Króla monet na pewno charakteryzuje tutaj stabilna postawa, przedsiębiorczość, takie cechy charakteru jak sukces, pracowitość, pilność, odpowiedzialność, posiadanie dużo dóbr, prawda? Nie chodzi tylko tutaj o dobra materialne, przede wszystkim o finanse, o dobra materialne, o pracowitość, dobrą pozycję, prawda? Być może otwarcie jakiegoś biznesmen, dobry organizator, dobry właśnie szef, ale chodzi tutaj również o różne inne dobra i wartości, jakie na przykład są ważne dla związku, czyli wartości moralne, etyczne, wierność, stabilność, tak? Stabilna rodzina, ugruntowana sytuacja rodzinna czy związkowa. Więc wszystkie te cechy posiada w sobie ten król pentakli. Czyli tendencja, ponieważ pytamy się o prognozę naszego związku, czyli o zmiany, jakieś transformacje w naszym związku, w jaki sposób tutaj jest ten proces w związku pokazany. Jest tutaj pokazany ewentualnie partner, na którego można liczyć, który jest stabilny, który jest spokojny, zrównoważony, zaradny, pracowity, rzetelny,
Więc powiedzmy sobie, jest to partner, którego każda z nas pragnie, prawda? Więc jest to również partner, który jest żywiołem ziemi, czyli jakby dobrze ugruntowany, tak? Te żywioły ziemi mogą przedstawiać takie znaki zodiaku jak byk, panna i koziorożec. Są to takie znaki, które oczekują stabilizacji, stabilnej sytuacji i bezpieczeństwa materialnego, też rodzinnego, czyli stabilne osoby, stabilny charakter, który nie lubi ryzyka, tylko lubi bardziej właśnie stabilną sytuację w związku. Są to niemniej jednak osoby, które nie należą do najszybszych osób, najbardziej takich temperamentnych, tylko są bardziej powolne, pasywne, ociężałe, powiedzmy sobie, wolno działają, ale rzetelnie, solidnie. Także tutaj liczmy na kogoś takiego, kto być może przetransformował się i stanie się takim królem pentakli, czego oczywiście sobie i Państwu życzę. Następną kartą to jest karta już numer 5. Jest to karta mówiąca o tym, co wnosi partner w tą relację, w ten związek. Czyli co wnosi on do tego związku. Tutaj mamy kartę cesarza. No, karta cesarza to jest oczywiście bardzo też silna osobowość, silny mężczyzna, czyli mamy tu już dwie bardzo silne karty dwóch silnych osobowości, prawda, stabilnych, o silnych cechach charakteru. Tutaj na przykład cesarz, tak, w tej pozycji, co wnosi taki partner w pozycji cesarza na naszego związku, do tej transformacji związku. Więc ten mężczyzna, ten partner przede wszystkim jest odpowiedzialny, czyli wnosi odpowiedzialność za siebie, za związek, za kobietę, partnerkę. Także to, co on wnosi tutaj, to jest bezpieczeństwo. Autorytet, jest to osoba z wysokim autorytetem, czyli chce mieć szacunek, chce, by go szanowano w związku, wymaga szacunku, właśnie jest autorytetem, jest osobą, która ma coś do powiedzenia, która chce mieć po prostu no, władzę, powiedzmy, jest silną osobowością, chce tutaj mieć autorytet, chce ten człowiek bardzo stabilnych relacji w związku. Czyli dla niego jest bardzo ważna właśnie ta, bardzo ważne to poczucie bezpieczeństwa. I on wymaga od partnerki właśnie takiej no, lojalności w związku, czyli bardzo takich stabilnych tutaj relacji. Tak, bardzo takich jasnych, transparentnych, stabilnych relacji. Jest to bardzo dobry ojciec, bardzo dobry mąż o pewnych wartościach sakralnych, moralnych, najwyższych. Jest to także osoba z dyscypliną, czyli wymaga również w związku pewnej dyscypliny. Jest to osoba silna, która ma silny charakter i ma sprecyzowane cele. Ma również siłę woli. Tak, jeśli czegoś chce, pragnie, to po prostu umie walczyć o te cele, tak? Jeśli chodzi o rodzinę, związek. Jest osobą mądrą, czyli na pewno wnosi mądrość, wnosi spokój, opanowanie,
ale jest osobą też apodyktyczną, potrafi po prostu pokazać, że chce rządzić, tak, tym związkiem, że chce mieć do powiedzenia coś i że on chce mieć tutaj decyzję, tak? Chce także realizować swoje pomysły i cele. Chce te cele doprowadzać do końca, czyli je realizować. Chce mieć porządne struktury. Chce przejąć inicjatywę i odpowiedzialność za związek. Wymaga od siebie i od związku, od partnerki konsekwencji, konsekwentnego, zdyscyplinowanego i pewnego działania. Także jest to osoba na pewno, która też jest surowa która po prostu chce mieć bardzo takie tutaj stabilne struktury związku. Tak tutaj mówi nam ta karta o tym, co wnosi właśnie ten mężczyzna do naszego związku, naszej relacji, w tym rozwoju, w tym procesie. Teraz następna karta, to jest karta szósta, numer 6, mówi nam jest radą dla nas, co ważne jest dla tej relacji. Tutaj mamy wieżę. No, wieża jest oczywiście bardzo silną kartą i mówi przede wszystkim o zmianach, transformacji, o jakichś stratach, które tutaj miały miejsce, czyli kryzysach, które tutaj rozburzyły wszystko do ruiny. Niemniej jednak zburzyło się po to coś w naszej relacji, był jakiś kryzys, były jakieś tej ciche dni lub zerwanie tej relacji lub zakończenie tej relacji. Pewny etap tej relacji musiał się zburzyć i po prostu był tylko z gruzami, tak jakby by narodziło się coś zupełnie nowego w tej relacji i by odbudować znów coś lepszego, tak? Czyli jakaś absolutna, totalna transformacja i zmiana tutaj, która ma zaistnieć w tej relacji. I taka jest rada Tarota, więc na pewno co jest potrzebne w tej relacji? Absolutna zmiana i po tym takim burzliwym tutaj kryzysie, burzliwej jakichś, nie wiem, kłótniach, nawet u niektórych na pewno to będzie rozstanie lub na parę tygodni lub miesięcy brak kontaktu i brak spotkań, to po tych burzliwych tutaj dniach i kryzysach oczyszcza się ta atmosfera, powiedzmy, toksyczna w tym związku i wracają po prostu tutaj kontakty oczyszczone z tych toksyn, z tych jakichś tam złych, negatywnych tutaj sytuacji, które były. Także jest to tak symboliczne, że odbudowujemy tą relację jeszcze raz od zera i od czystych tutaj znowu oczyszczonych energii. Ważne jest tak, żeby to rozpoznać, że coś się zburzyło, coś musiało się zburzyć, ponieważ tak nie mogło dalej być, by powstało coś zupełnie nowego i piękniejszego od nowa, tak? Więc tutaj jest ta rada, rada naszego Tarota, tak można by powiedzieć, naszego przyjaciela Tarota, który nam tutaj doradza codziennie, że stare mury musiały po prostu się zburzyć, tak? I muszą być zupełną ruiną, byśmy się uwolnili z tych starych, toksycznych tutaj złych wibracji i musieliśmy przejść ten taki czas pełen bólu. Musiało się to wszystko tutaj zburzyć i no niestety nas zaboleć, by się to wszystko oczyściło z tych toksyn.
No i to właśnie to jest ta rada, jest bardzo tutaj kluczowa. To jest kluczowa karta, ponieważ rzeczywiście odnawiamy się jak Feniks z popiołu jeszcze raz na nowo w tej relacji. I zobaczymy ostatnią kartę, to jest karta numer 7. I to jest rezultat, który właśnie po tej całej tutaj drodze, jak pokazuje ta podkowa, po tej całej tutaj przemianie w partnerze, w nas, oczekiwaniu na lepsze, wyjście z tej apatii, tak, do, znowu do świata, powiedzmy, jaki jest ergebnis, przepraszam, po polsku, jaki jest rezultat na końcu? Rezultat jest taki, że zaczynamy wszystko od nowa. As Pentakli. As Pentakli jest nowym początkiem. Zaczynamy wszystko od zera, jeszcze raz, tak? Zaczynamy budować nasz związek jeszcze raz od początku, dajemy szansę temu związku i budujemy coś wartościowego dla nas. Budujemy na tych wartościach, które tutaj posiada cesarz i król Pentakli. Bardzo to się tutaj razem dobrze rezonuje, prawda? Ponieważ As Pentakli to jest karta, gdzie budujemy coś wartościowego, coś stabilnego, coś trwałego, coś, co daje nam stabilizację i finansową, i duchową, emocjonalną, więc jest to na pewno dobry, wspaniały plan, by realizować właśnie od początku tutaj piękną, nową, stabilną, wartościową relację. No cudowne zakończenie, wspaniałe rozłożenie tych kart właśnie w formie tej podkowy. Zobaczmy sobie teraz, jakie energie do nas jeszcze przyjdą, jakie są energie ważne. Man holding a heart, to znaczy mężczyzna, który trzyma serce. Więc symbolizuje to mężczyznę pełnego miłości, z otwartym sercem w dłoni. Znaczy jakby to się mówi po polsku, prawda, z sercem na dłoni, który czeka na nas tutaj po prostu no, z uczuciem miłości i chce zbudować jeszcze raz z nami wspaniałą relację opartą na tych pięknych tych wartościach, które wymieniłam. No bardzo, bardzo piękna karta, proszę Państwa. I tutaj mamy The World, czyli świat. Świat pokazuje nam tutaj w tej kombinacji, świat otwiera się dla nas na nowo, prawda? Jeszcze raz zaczynamy drogę tutaj od początku. Tak jak powiedziała ta karta, zaczynamy jeszcze raz budować ten związek i świat stoi nam otworem. Nie mamy tutaj żadnych jakichś zahamowań i mamy szansę jeszcze raz po prostu na tym świecie, w tym życiu, tak, być szczęśliwym, szczęśliwą, mieć szczęśliwą relację. Piękne, no wspaniałe karty. I teraz zobaczmy sobie tutaj ten orakel miłości. Free yourself. It is time to take back control of your life. Ok, czyli uwolnij siebie samą, uwolnij siebie samego. Czyli tutaj z tych bardzo pasuje, rezonuje tutaj z tą pierwszą kartą, tak? To było właśnie w przeszłości, załamanie, jakieś takie, byliśmy spętani takim smutkiem. Uwolnij się z tego, uwolnij siebie samą z wszystkich blokad, z negatywnego myślenia, z jakichś lęków w tej relacji, prawda? Ulecz swoje wewnętrzne dziecko, wszystkie swoje żale, bóle z dzieciństwa, doświadczenia. Ulecz to, wyrzuć to, uwolnij siebie samą i to jest czas, tutaj jest jeszcze powiedziane, że to jest właśnie czas, by przyszła z powrotem kontrola do Twojego życia, czyli kontroluj swoje emocje, byś nie była po prostu tutaj tak załamana, prawda, w takim stanie depresyjnym i smutku. Kontroluj, wychodź tutaj do ludzi, do społecznych jakichś spotkań, tak, ciesz się, raduj. Także to jest właśnie ta karta mówiąca o tym, by siebie uwolnić z tych wszystkich tutaj bólów i lęków. Zobaczmy jeszcze tutaj orakel miłości i serduszko.
wyciągnęłam też dla Państwa Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ok, czyli znowu uwolnienie się, czyli uwolnienie się z tych lęków, z tych wszystkich tutaj jakichś negatywnych emocji, negatywnego myślenia, blokad, że puść wszystko, uwolnij się z tego wszystkiego, co cię tak tutaj blokuje i obarcza, i wszystko będzie dobrze. Taka jest tutaj ta karta z tym ważnym przekazem. No, jeśli naprawdę tak rozwinęłaby się relacja tutaj w tej podkowie, no to jest na pewno to wspaniały, bardzo pozytywny rozwój. No, wszystkim Państwu i też również sobie życzę takiej tutaj pozytywnej prognozy i transformacji związku partnerskiego, prawda? Bardzo, no, cudownie, żeby tak się wszystkim tutaj ułożyło. Bardzo Państwu tego życzę z całego serca i no, niech się dzieje, prawda? Niech się dzieje taka ewolucja związku i taka właśnie tutaj szczęśliwa podkowa. Niech rezonuje z naszymi tutaj marzeniami o pięknym związku stabilnym. Jeśli się Państwu podobało czytanie, bardzo proszę kciuka w górę, lajka, subskrypcję mojego kanału, by dowiedzieli się Państwo o wszystkich nowych codziennych czytaniach. Zapraszam już wkrótce znów na nowe czytanie. Wymyślam właśnie różne rozkłady, tutaj różne formy rozkładów, by z różnych perspektyw zobaczyć tutaj na nasze relacje związkowe i sprawy. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.